wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z Nocnego Życia z naszą Zebusią. Jest to już odcinek 5. A jeśli nie widzieliście odcinka 4, zapraszam was do Carly. Gdzie był ten odcinek tydzień temu, tak? Chyba tak było. Jak zwykle macie linki w opisie, w odnośnikach, wszędzie gdzie się da. Więc na pewno znajdziecie. I jako, że dzisiaj jest koniec świata, tak? Bo mamy 23 września, koniec świata. Ja obejrzałam ten odcinek, no bo co? Skoro ma się świat skończyć, to sobie go obejrzałam. Dlatego wiem już, co się działo wcześniej. I no niestety. Zrobiłam, bo mi się coś pomieszało. Ale nieważne. Co ty robisz tam? Zostaw to. Nieważne, no stało się, nic takiego się nie działo. Mocno rozgrywkę zmieniającą. Zyskałam dobrą reputację. I znowu randka marzeń, co za zaskoczenie. Carly, faceci spadają z nieba, to w ogóle jest nie fair, bo ja tutaj muszę się sama starać mocno, a jej spadają z nieba. Tak. Ale nie, ja teraz mam cel. Dzisiaj randkujemy, nie zarabiam żadnych hajsów dzisiaj, bo nie ma czasu. Niech ona tylko coś zje. Szybko. Idź, żyj. Ale możesz wziąć to, dokończyć. To jest... Tak, Carla tutaj stawia swoje trofea, kurde bele. Piękne to zdjęcie. Dobra, bo mi tutaj szkoda czasu na twoje jedzenie, pospiesz się dziewczyno. I posprzątaj od razu. Od razu posprzątaj. Jeszcze w ogóle to chciałam zobaczyć jakieś nowe fryzurki. Ostatnio nasza wizyta u fryzjera się nie powiodła. To spróbujemy sami coś zorganizować. Bo już troszkę mi się znudziło. I mi się szybko nudzą fryzury i ubrania Simów, więc pewnie będę często zmieniać albo przebierać. No dobrze, co my tu mamy? Ciocia jest ruda. Nawet jej pasuje tak żywa, ale tak chyba za delikatnie wygląda. Może takie okucia jej damy? Bo jak pamiętam... Carla się nie chce zgodzić na mody i... W ogóle nie ma żadnego kompromisu ani nic. Może jej damy taką, wiecie, że niby jej włosy urosły trochę. O, albo to. To jej dam. Tu jej dam to. Tak, dobra. No i co? Co tam się drzesz? Coś ci się nie podoba? Aha, pokaż mi twoich ludzi. O, ten Julian w ogóle. Ty co, spróbujemy jeszcze raz z Alfonsem? Zadzwoń. Ale Alfons ma telefon, czy go nie ma? Zobaczymy. Zobaczymy. Dzisiaj ja będę miała randkę marzeń i mnie to nie obchodzi. Lily Willoba? Agatha. Partia publiczna, bo musimy gdzieś wyjść samochodem. Dobra. To co, widzimy się na miejscu, ja im coś tam wybiorę i zaraz do was wracam. Dobrze, jesteśmy moi drodzy. Z Alfonsem. Razem na jakieś kręgle ich wziąłem, bo w sumie nie wiedziałam gdzie iść. On dalej ma to barabara. On by chciał coś zjeść, grać i rozmawiać. To zaczniemy od tak delikatnie, od jakiejś pogawędki. Pograjcie z tymi papierkami, może chcę. Może on się boi, że się pobiorą. Mówi mi się. Na pewno nie z tobą. O, chcę grać w kręgle razem, no to chodźcie. Idealnie się składa. Wstawię tych pogawędek. Co wam tu poszło nie tak? Ja już nie mam siły do niej. Jak ona mi zwali tą randkę znowu, to po prostu nie. Jak ona mi nie zdobędzie teraz randki marzeń,
to ja kończę z tym. Nie będzie żadnych randek, ani nic. Zobusia zostanie pracoholiczką i będzie ciągle pracować i zarabiać pieniądze. Tak zrobię. Słyszysz, Zobuśka? Będziesz pracować, jak nie zrobisz mi randki marzeń. Czemu ty nie grasz ze mną? Ja walę. Nie mam. Alfons. To ja! Grasz ze mną, czy nie? No. O rany, przecież mi się zaraz skończy. O, całować się chcę. Tańczyć. Nie, już nie, nie muszę. Chodź tańczyć ze mną. Weź się, Alfons. No zobaczcie go. Czy on przestanie? Jak ja chodzę z Simami na kręgę zwykle, to oni raz rzucą tą kulą i mają resztę gry w nosie. A teraz jak coś potrzebuje, to nie, on będzie grał dalej. Bo przecież on chce. Nareszcie coś się ruszyło. Masakra jakaś. Masakra wej. Co, masuje moje plecy, ty nie za dużo byś chciał? Ja w ogóle zapomniałam, że mieliśmy już nie dzwonić do Alfonsa, bo on nas ostatnio ten był nieuprzejmy i powiedział, że randka była nudna. Hello? Dobra, już się chce całować. O, ma cenzę, że już się rwie całowania. Dobra, raz. Ja tu nie mam czasu. Za długo cała szaranka już trwa. Pewnie gorące pocałunki chce, nie? Pozwala się tansować. Czyli ja tu jestem jeszcze. No. Szok i niedowierzanie. Weź go jeszcze pocałuj. Będę mogła zrobić barabara w aucie. Bo ostatnio mi to chyba nie wychodzi. W Simsach. Nie wiem, od czego to zależy. Może od tego, że oni muszą być zakochani. W sensie miłość. Przestaniecie się mi dalić. Do samochodu raz. Do samochodu. Może jest coś tam zbagowane? To jest trudno. Wysiadaj. I zakończ randkę. Jestem ślepa. To jest stara Anko z niebu. A raczej więcej mnie nie zobaczysz. Ok. O, smutno mu chyba z tego powodu bardzo. O, tu jest jakaś grupa. To chyba przeoczyłam. Zebusiątka. To ja to przeoczyłam. Można mieć aż tyle osób w grupie? Jak to, Karla, zrobiłaś? Dwa? Jak ty to zrobiłaś? To kto sobie zaprosimy tym razem? Może
tego, kto to jest. Włodzimierz. Tak, po prostu wiecie, ja muszę nadrobić w jednym odcinku wszystkie randki. Z poprzednich. O, ten jest ładny w ogóle, ej. On mi się podoba. Ale to chyba go... O, przyjdzie. I co, nie zostaną znowu tutaj? No trudno. Ale nie mogą zostać przy Alfonsie, bo Alfons się na nas pogniewa. To go zabierzemy gdzieś. Na jakąś inną parcelę, nie? Gdzie jest ten typek? Powitaj Sima Władysław. I zabierzemy go na obiad. Czekaj, powitałaś go? Powitałaś. To jest na inną parcelę. Nie macie chemii ze sobą. Trudno. To jest dla nas bez znaczenia. Dobra, niech będzie ten bar. Nie będę brzydzać. Szokuje mnie, spadaj, wiem, nie mam czasu. Boże, ona się też mu nie podoba. Nieważne. I tak im się to musi udać. Może to jest właśnie ten powód, dlaczego mi randki nie wychodzą. Jaki papa? Halo. Aha. Będzie mi tu machał. Dobra, widzimy się na miejscu. No, całkiem to przyjemnie. Nawet. Dobra, pokażcie co wy macie za pragnienia. Zdjęcie... O, on... Wolny taniec, niby się nie lubią, ale ten test, nie? Ale dobra, może zaczniemy od takich prostych rzeczy. Bo oni w sumie mają słabe relacje ze sobą. Więc chodźmy do tej budy. On wejdzie z nami, czy... O. Wbijaj, Włodek. Cykniemy se kocie. No i co? Zróbmy sobie śmieszne koce. Proszę bardzo. Chciałeś, to masz. Ona chce zabawiać go. No to zabawiaj go. I grajmy się patykami. Najprostsza. Dzisiaj mamy bardzo randkowy odcinek. W ogóle większość tych odcinków jest randkowych, bo mamy taki akcent życiowy. Ale może w przyszłym odcinku skupimy się też na czymś innym, żeby ciągle nie było w sumie tego samego, nie? Musimy tutaj sobie... Troszkę z nim poprawić chyba relacje. Może zjedzmy. Gdzie tu się sadza? Niewiele czasu mu zostało. Pewnie się nie uda. Proszę nas posadzać. Boże, jaki narcyz. Ja mam plan, żeby go usilić. Ja chcę, żeby on został naszym mężem, Karla. Bo nie dość, że jest ładny. To jeszcze mówiłaś, chyba że jest bogaty w poprzednim odcinku. Więc ja chcę, żeby on został naszym mężem. Nieważne, że on się nam nie podoba. Tak to czasem w życiu bywa. Trzeba brać dobrą porcję. W sumie wiesz co, wiecie co znaczy się, jemu to się spełniło, więc ulej to jedzenie. Tańczymy razem, no to chodźcie. A w ogóle zobaczcie, że to jedzenie nawet się nie pojawiło. Ona też ma to pragnienie. Dobra, spełniło się. Jest jeszcze nadzieja dla mnie. Poprawić kondycję, zapuścić jak gramy. Jak chciałam z tobą grać, to ci się nie podobało. To Zośka ze mną pograsz? Władysław pogra. Dobra, już mówicie. Chciałam tylko skończyć. Flirtujemy i mnie łaskoczę. A nie obrazisz się na mnie? Zna? Jak ja go połaskoczę, nawet mogę.
Zenip. Impossible. Abuna. Witch of lava. Ale jak on się obrazi na mnie? Dobra, podoba mi się. Niby, wiecie co, od nienawiści do miłości jest niewielki krok, więc... No. Gdzie były łaskotki? Tutaj. Kurczę, mamy mało czasu. Dobra, podobało mi się. Uf, dobra, jest. Chyba nas lubi. No widzę, że czas upływa, ale nie mam innych opcji z nim. No nareszcie coś zaiskrzyło. U niego? Czy to u mnie było? Obejmujemy się, obejmij go. Sypcia. Aha, podniósł nam się czas, dobra, Boże. Jakie napięcie, lol. Boże, ja co oni nie winni. No działajcie, ludziska. Jezu, jak ciężko to wypić. Jak chcesz się gorąco całować, jak ja cię mogę tylko smokać. O, czule. Dobra, dawaj, czule. Patrzcie, i już mają piorunka, widzicie? Mówiłam, że to tylko takie. Nie ma co się przejmować. Cały go tutaj. Ja tu was rozkocham sobie. Jest ci twarz. Jest randka, ma narzędzia, już druga. Dobra. No już więcej nie zrobię, bo już mi się czas kończy. Cały go jeszcze namiętnie. Dobra, zakończymy sobie tą randkę. Jeszcze widzę, nie mam żadnej opcji, żeby... się do nas wprowadził. Ojej. Ja myślę, że to Buzi też się podoba. To jest chyba, jak do tej pory, najładniejszy nasz chłopak. Z tego, co ja tu widzę. I chyba najbogatszy. Dobra, Zepcia. Leci teraz do domciu. Mi tam zostały jakieś 3 minutki, to jeszcze pewnie coś wykopiemy. Także zaraz do was wracam. No dobrze, kochani, Zabuśka jest w domu, kazałam jej trochę pokopać. Znowu nie spojrzałam, która godzina była, więc no... Ustawiłam tak na czuja 20, ale nie mam pojęcia. Widzieliście to? Przynieśli nam kwiatki, obydwaj. Śmiesznie. Co my tu mamy? Jakiś gnoma, jakiś kamień. No, dzisiaj się nie postarałaś, Zębuśka. Weź coś znać ciemnego. Zakończmy pozytywnie ten odcinek. Chociaż 2 udane randki to też jest pozytywna sprawa. Nie ma co ukrywać w porównaniu do poprzednich. A, dupa. Dupa blada. No ale dobra, nie wybrzydzajmy. A postawmy sobie kwiatki tutaj. O. Nasze, kurde, trofea.
O, i zdjęcie też możemy sobie wystawić. Ej, czemu nie ma tego zdjęcia? Czy ja to sprzedałam? Czy ja sprzedałam jej zdjęcie? Ej, nieważne. Będziemy będę już kochani kończyć. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No, same randki mieliśmy dzisiaj, ale to nic. No, czasem tak się zdarza. To nic ciekawego nie ma. Zobaczymy, co Karla wymyśli w kolejnym odcinku. Zapraszam was na jej kanał już jutro. No fajnie, jeszcze zepsuła prysznic, spoko. Ale już tego nie naprawiam. dobra. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa. Jeszcze wróciłam na chwilę, zobaczcie, zobaczcie, co się stało. To było naprawdę fantastyczne spotkanie. Chcę upamiętnić się podarunkiem dla ciebie. Ozdoba fontanna, to coś dla ciebie. To teraz Karla się zdziwi. To teraz Karla się zdziwi. Znowu podziękowała cały odcinek, skąd ja wzięłam ten hajs. Dobra. Teraz już naprawdę kończę. Dobra. Teraz już naprawdę kończę i no i mamy pozytywne zakończenie. Zabusia nie musi nic robić, tak? Dziękuję wam za uwagę jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa! I could stay like this, forever following you. Just don't get too far.